Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejny punkt naszego programu. Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór mówimy naszemu gościowi w studiu, Adam Katprzak w Polityce.pl. Witam dobry serdecznie. Wieczór. No i omówimy to, co najważniejsze dzisiejszego dnia działo się na portalu w Polityce.pl, co się klikało, co się czytało najchętniej. Z takich nowych informacji tego wieczora mamy między innymi tę zamianę, ewentualną możliwą zamianę, tą, o której plotkują dziennikarze całego miasta, czyli czy Zbigniew Ziobro utrzyma się na swoim stanowisku po wyborach samorządowych i czy ewentualnie to Patryk Jaki go zastąpi. Tak, Gazeta Wyborcza lubuje się chyba w takich różnych teoriach spiskowych, które miałyby podzielać obóz Zjednoczonej Prawicy, co widzimy chociażby na przykładzie taśm. I chyba właśnie sprawa taśm jakoś szczególnie wzbudziła tę obsesyjność dziennikarzy Gazety Wyborczej. I widzimy właśnie tekst Dominiki Wielowiejskiej, która doszukuje się jakichś sensacyjnych teorii na temat tego, że Patryk Jaki miałby zastąpić ministra Ziobrę, mm-hmm. właśnie na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości, i ma być to związane z taśmami Morawieckiego. A o co chodzi? Chodzi o to, że podobno Jarosław Kaczyński miałby być znowu zły, wkurzony, jak to już wiele razy słyszeliśmy pod adresem prezesa PiS. Znowu pogroził tak, palcem. Tak, na ministra Ziobrę, który ma mieć w szachu premiera właśnie w związku z tymi taśmami. I nasz reporter telewizji w Polsce.pl, Marcin Fijołek, pytał między innymi o tę kwestię pana wiceministra Jakiego, który kategorycznie zaprzeczył i co ważne powiedział dosyć takie znaczące słowa, że minister Ziobro wiele dla niego znaczy i bardzo Aha. wiele dla niego zrobił. I w życiu by mu tego nie zrobił. Mhm. Właśnie, to rzeczywiście jest mocna odpowiedź, bo no, ucina tak te spekulacje w dosyć mocny sposób, a spekulacje, przypomnijmy, biorą się też z tego, że ten przeciek, jeśli chodzi o taśmy, miał pochodzić właśnie od Zbigniewa Ziobro, to on miał powiedzieć, szepnąć coś którymś z dziennikarzy, że są do wzięcia, są w Sądzie Najwyższym te akta, jak mówiliśmy tu wielokrotnie, ponad 40 tomów akt w Sądzie Najwyższym, no i że jest taśma, opisana taśma na premiera Morawieckiego. Dokładnie i jakoś widzimy, że to idzie też po linii różnych sensacyjnych, spiskowych teorii, które miałyby uderzać właśnie, które chcą uderzyć w Mariusza Kamińskiego, mhm. szefa służb specjalnych, więc raz takim celem jest minister Ziobro, potem raz Mariusz Kamiński. Tak. Już można się pogubić, a już na pewno za wszystkim stoi PiS, bo jak to powiedział Grzegorz Schetyna, nawet taśmami chcą przykryć rzekomą aferę radomską, więc można tutaj jeszcze mnożyć te różne... No, co do tego Radomia, to rzeczywiście różne są komentarze w internecie, lotnisko w Radomiu sam raz na loty do Afryki, tak? To też zresztą tak. bardzo ożywia internautów, naszych czytelników także. Oczywiście. Jeszcze jak występuje pan minister Marek Suski, jakoś pozytywnie próbują przedstawić tę wizję, więc tym bardziej to jeszcze wzmaża apetyt czytelników, znaczy, bo, internautów. Ale w tym jest, w tu obronie pana ministra Suskiego, w tym jest trochę racji, że Polacy bardzo często wybierają te kierunki południowe i do Afryki także, jeśli chodzi to prawda, o, tak, o urlopy i rzeczywiście odciążenie pod tym względem, choćby w kilku procentach tych lotnisk w Warszawie czy pod Warszawą, byłoby z korzyścią dla gospodarki, tylko może niefortunnie pan minister to wyjaśnił w ten sposób, że no właśnie, zrobiły się z tego nawet memy w internecie. A jeśli chodzi o internet i dzisiejszy dzień, no to mamy także taki mocny news Wojtka Biedronia rano i tym żyliśmy tak naprawdę przez większość dnia. Chodzi oczywiście o to, czy Rafał Trzaskowski odpowiadał po części za decyzje reprywatyzacyjne. Okazuje się, że jako właśnie szef resortu cyfryzacji wydawał zgodę, no tą administracyjną zgodę na oddawanie tych nieruchomości. Tak, żyliśmy tym cały dzień i nic dziwnego, bo jest to naprawdę szokująca informacja w kontekście przede wszystkim tego, że Rafał Trzaskowski, też jako były szef sztabu Hanny Gronkiewicz-Waltz, jako polityk Platformy,
odcinał się od sprawy reprywatyzacji. Próbował cały czas jakoś tak odgrywać taką rolę biednego chłopca, który jest atakowany, który nie ma z tym nic wspólnego. A jednak okazuje się, że może mieć z tym coś wspólnego, nawet dużo. Bo jako szef resortu administracji cyfryzacji, może tak, resort administracji cyfryzacji za jego rządów wydał ponad 50 decyzji reprywatyzacyjnych, może trochę powiedziałem w skrócie, dekomunalizacyjnych, które są związane z reprywatyzacją, żeby tutaj też to wyjaśnić odpowiednio. I co ciekawe, 10 tych spraw, tych reprywatyzacji jest, że tak powiem, w toku prac komisji weryfikacyjnej. Pojawia się tutaj słynny adres Mokotowskiej 40, gdzie, gdzie są podejrzenia o ogromnej łapówce, gdzie są to adresy, które no, są naprawdę głośne w temacie reprywatyzacji, tej złodziejskiej reprywatyzacji w Warszawie. Oczywiście Rafał Trzaskowski broni się rękami i nogami, odgraża się tutaj. No ale właśnie on to wyjaśnia, że to były decyzje administracyjne, które już nie zmieniłyby biegu tych wydarzeń. No tak, ale w podobny sposób Hanna Gronkiewicz-Waltz broni się, chociaż wiemy, jak to jest w przypadku pani prezydent. No i też zwróćmy uwagę na to, że ciężko jakby wierzyć, może tak ciężko brać jakąś wiarę z takim słowom, tym bardziej, że no, szef resortu powinien mieć jednak pełny nadzór nad swoimi urzędnikami. Powinien wiedzieć, jak to wszystko wygląda. Tym no bardziej, tak, że tak opisana... samo jak w ratuszu, prawda? Tak. Hanna Gronkiewicz-Waltz też umywa ręce od tych decyzji, zwłaszcza, mówiąc, że, jest opisana... że rządzili urzędnicy. Tak, zwłaszcza, że jest opisana ciekawa sprawa właśnie adresu z reprywatyzacją, gdy były te nieprawidłowości. Urzędnicy resortu nie wydawali tej decyzji pozytywnej, a ratusz to tak, że tak powiem, brzydko zignorował, zrobił swoje i nie ma to jeszcze o tym ładnie ani słowa. Nie ma, tak, nazywało się coś innego, ale... No. Ignorowanie to jest słowo, które nie jest w żadnym stopniu nieładne czy obraźliwe, ale właśnie ignorowania dużo w tych rządach Platformy Obywatelskiej rzeczywiście teraz to gdzieś tam się ujawnia, choćby w tych dzisiejszych taśmach, prawda? Paweł Graś, Jan Kulczyk. Tak. Te taśmy uderzają przede wszystkim dwóch polityków PSL. Może tak, polityka PSL-u i chyba byłego polityka PSL-u, bo nie wiem, czy pan Janusz Piechociński aktywnym politykiem nie jest z pewnością, czy należy do partii, tego nie wiem, mówiąc szczerze. Bo z mowa, pewnością bowiem, kojarzy się, prawda, premier. Tak, bo mowa właśnie o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, prezesu Ludowców i byłym szefie PSL-u, wicepremierze Januszu Piechocińskim. To są mocne taśmy, może one nie wnoszą wiele do jakiegoś, jakichś takich materiałów, którymi dziennikarze mogliby jeszcze dłużej żyć, chociaż one wnoszą pewien obraz, pewien wizję państwa, które miało miejsce właśnie za czasów rządów PO-PSL. No może zacznijmy od Władysława Kosiniaka-Kamysza. Panowie Kulczyk i Graś powiedzieli dosyć takie ciekawe słowa, że załatwił historię najgorsze po reformach Buzka, czyli reformę emerytalną i OFE. Do tej pory te sprawy wiązały się tylko z Platformą. I tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz jest wysuwany jako ta osoba, która wzięła na swoje barki te ciężkie brzemię. I chyba jest to nawet za to chwalony. Pracy. I tak, polityki, pracy, polityki społecznej. Właśnie, więc... Ale nie był jakoś do tej pory z tym związany, jakoś wiązany, tak? Jakoś też wizerunkowo z tymi sprawami. No a jednak. I to są sprawy, które mocno dotykają przeciętnego Polaka. No oczywiście. No. Choćby te 50% środków ponad zgarnięte z otwartych funduszy emerytalnych, podwyższenie wieku emerytalnego. Zresztą ten temat wraca, jeśli chodzi o wiek emerytalny w kampanii wyborczej, prawda? Mamy znowu odniesienie do tego. Platforma Obywatelska, co ciekawe, już teraz zapewnia Polaków, że jeśli wygra wybory, no to ponownie nie podniesie wieku emerytalnego. Tak, a PSL jeszcze ma pretensje do PiS-u, że tutaj kręci rzekomo z wiekiem emerytalnym rolników. Więc tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby jakoś wyjaśnić tę sprawę, wytłumaczyć się, może odnieść. A też druga sprawa, jeżeli chodzi o te taśmy, to słowa o Januszu Piechocińskim i o takiej jego, powiedzmy, pewnej prorosyjskości. Otóż panowie Kulczyk i Graś dyskutują na temat kontraktu z pewną firmą i właśnie wskazują na ten fakt, że Piechociński był taki,
zbliżony do tego, do takiego prorosyjskiego nastawienia, że miał nawet pretensje do rządu, że jakoś obiera złe nastawienia wobec naszego wschodniego sąsiada. I jakoś to może powinno chyba mocniej wybrzmiewać, jeżeli przypomnimy sobie wszystkie te sprawy związane z kontraktem gazowym, jeszcze z jego poprzednika, tak, Waldemara Pawlaka. Dokładnie, no bo to właśnie wszystko to, co na tych taśmach zostało ujawnione, potwierdza to, o czym się mówiło, choć nie głośno, prawda? Teraz mamy w pewnym stopniu dowód na to rzeczywiście, że ta polityka prorosyjska gdzieś tam istniała, właśnie jeśli chodzi o PSL, co ciekawe, prawda? To już nawet nie PO, ale PSL jeszcze bardziej było za Rosjanami. Tak, a obecnie widzimy, jak... Oczywiście, też ważąc oczywiście wszystkie proporcje i też jakoś biorąc tak może pewien margines na wypowiedzi marszałka seniora, bo chciałbym się do tego odnieść, że właśnie pan Kornel Morawiecki jest atakowany za swoją prorosyjskość, za te wypowiedzi prorosyjskie. Z drugiej strony rząd PiSu jest przedstawiany jako przyjaciel Putina, no ale mamy po prostu gołym okiem widzimy, jak to naprawdę było. No właśnie, te taśmy rzeczywiście pokazują wiele prawdy, no co ciekawe, użyte w tej kampanii wyborczej. Za chwilę przecież w niedzielę już wybory samorządowe, ale najpierw użyte, wyciągnięte ponownie po latach przez dziennikarzy Onetu przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tak, i też jakoś jestem naprawdę zadziwiony tą narracją Platformy Obywatelskiej, która cytaty z taśmy Morawieckiego wyciąga na billboardy, wyciąga na ten konwój wstydu, którym chce objechać Polskę. Właśnie, bo gra tak. Jakby bronią, która może uderzyć z kapiszona z powrotem w Platformę. Tak, jeszcze właśnie tym bardziej pamiętając to, jak Platforma broniła się przed taśmami, które, no powiedzmy sobie szczerze, nie dotyczyły prywatnych ludzi, jakim był wówczas nagrany premier Morawiecki. Tak. I nie dotyczyły może czasami spraw jakichś błahych, czy może czasami spraw, które są sensacyjne, no przyznajmy tak, ale nie mają takiej wagi państwowej, jak jednak było w przypadku taśmy Sienkiewicza, Belki, tak, czy Sikorskiego, wielu innych polityków Platformy. No ja to podsumowywałam właśnie na portalu w polityce.pl, stawiając właśnie taką tezę, że tam po prostu nie było paragrafu, czyli nie było oczywiście się do czego przyczepić, jeśli chodzi o premiera, a wcześniej wówczas prezesa BZWBK, przestępstwa, tak? A tutaj widzimy właśnie nawet możliwości takiego zaniedbania polskiego interesu, jeśli chodzi o te kontrakty z Rosją. Dokładnie. I zobaczymy w niedzielę, jak to wszystko przełoży się na wyniki wyborów. Wyborcze. Jak no teraz zagłosują przy urnach, czy ten konwój wstydu coś zadziała, czy nie. Podejrzewam, że już Polacy będą tym, są już tak tym zmęczeni, tym atakowaniem PiSu. Nawet dzisiaj przecież sztab wyborczy wypuścił dosyć taki trafny spot właśnie z urywkami wypowiedzi różnych polityków Platformy, gdzie jest ciągle PiS, PiS, PiS i PiS. Mhm. I chyba to się znudzi. Tak to wygląda na tę chwilę, choć sondaże, prawda, w tych największych miastach nie są przychylne Zjednoczonej Prawicy. No, wskazując na Warszawę, no tutaj, no to jest bastion Platformy i jest nawet sam Patryk Jaki w rozmowie z telewizją w Polsce.pl z Marcinem Fiołkiem przyznał, że to jest mecz na wyjeździe. Ale mimo, że jest wskazywany faworyt, wiemy, że różnie z tym bywa i Patryk Jaki jednak jakieś szanse ma. Tym bardziej patrząc na to, jak dościgał Trzaskowskiego w toku całej kampanii wyborczej. Można być zadziwionym też Poznaniem, gdzie prezydent Jaśkowiak dosyć mocno trzyma się w tych sondażach. Ciekawie też jest w Gdańsku, gdzie trzech kandydatów, Adamowicz, Wałęsa i Płażyński, idą łeb w łeb. W drugiej turze być może to się przełoży na niekorzyść Kacper Płażyńskiego, jeżeli by się dostał do drugiej tury. Więc ciekawa kampania, ciekawe sondaże, jak na to popatrzymy. Wszystko się okaże w najbliższą niedzielę, a później być może jeszcze 4 listopada. No właśnie, 21 października, 4 listopada to te daty, które my będziemy obserwować szczególnie. No i przekazywać Państwu na bieżąco, bezzwłocznie te wszystkie najważniejsze informacje. Adam Kacprzak, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. I dziękuję Państwu za uwagę w tej części naszego programu. To już wszystko ode mnie, a za chwilę Grzegorz Górny porozmawia z Pawłem Lisickim. Zapraszamy.